Pomiędzy górami, na Podhalu, z widokiem na Tatry, leży gmina z siedzibą we wsi Czarny Dunajec. Bierze ona swoją nazwę od górskiej rzeki, bystrej i kapryśnej. Wiara, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, góralski folklor są tutaj wciąż bardzo żywe. Na gminę składa się kilkanaście sołectw, z których dwa przynależą do Orawy, a większość do Podhala. Wsie Czarny Dunajec oraz Piekielnik posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Przebiegają tędy drogi łączące Kraków z Zakopanem oraz ze Słowacją, przejściem granicznym w Chochołowie. W każdym zakątku gminy turysta znajdzie to wszystko, co kojarzy się z Podhalem oraz wiele innych niezwykłych miejsc i atrakcji. Warto się o tym samemu przekonać. Dla górali przez wieki torfowiska były cennym darem natury. Torf był opałem, chałupy uszczelniano mchami, a zioła służyły zdrowiu i higienie. Eksploatowano je też na szerszą skalę, o czym opowiada kolejka muzeum z owych czasów. Pochodzą stąd również borowiny, stosowane w wielu polskich zdrojach. Obecnie torfowiska zostały oddane przyrodzie. Stały się na powrót królestwem zwierząt i roślin. Można się tam wybrać, jest gdzie wędrować i gdzie wypocząć. Torfowiskom poświęcona jest multimedialna ekspozycja w Chochołowie. Pozwala poznać ich unikatowy świat, florę, faunę, a także życie tutejszych mieszkańców. Ach, te wrzosy, polskie wrzosy. Poleżałoby się, ale czeka jeszcze tyle atrakcji. Orawskie Podszkle to wieś, której tradycje przyjmowania letników mają ponad 100 lat, bo Beskid wokół przepiękny. Niedaleko znajduje się podhalański Odrowąż, który powstał jeszcze w 1603 roku. Jak wszystkie na Orawie i Podhalu, wieś jest bardzo atrakcyjna turystycznie, a podobnie do Rzymu ulokowana jest na siedmiu wzgórzach. W samym środku Podhala zanurzone jest Czerwienne. Znane powszechnie z rękodzielnictwa, z pięknie zadbanymi góralskimi domami i obejściami, gdzie gazdowanie ma się wciąż dobrze. Wiodą tędy szlaki turystyczne od Chochołowa przez Gubałówkę ku Zakopanemu. Czarny Dunajec jest nie tylko siedzibą gminy, ale i stolicą tej części Podhala. Góruje nad nim kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. Chochołów to prawdziwie góralska perła. Uznany jest przez UNESCO za zabytek klasy zerowej. Wiele tutejszych chałup pochodzi jeszcze z XVIII i XIX wieku. A jako, że tradycyjnie dwa razy do roku z okazji Wielkanocy i Bożego Ciała myte są wodą z mydłem, to pięknie się prezentują mimo swoich lat. Ponad 100 spośród nich objętych jest ochroną konserwatorską, a tym się różnią od skansenu, że zdecydowana większość jest zamieszkana. W środku Chochołowa stoi zabytkowy kościół z prawie 50-metrową dzwonnicą. Wszystkie wsie w gminie Czarny Dunajec zapraszają nie tylko na wycieczki, ale i na dłuższy pobyt, bo urocze są to miejsca, gdzie wciąż koguty budzą o poranku. Jak ci pościelą, tak się wyśpisz. Może nie tak brzmi to przysłowie, ale zasada się sprawdza. A w gminie Czarny Dunajec dla zawsze mile tu widzianych gości ścielą szerokie i wygodne łóżka. Miejscowa oferta noclegów jest bardzo wszechstronna. Zapraszają gospodarstwa agroturystyczne, których stali bywalcy nie zamieniliby na najlepszy hotel. Czekają góralskie chaty i domki wybudowane na podobną modłę, oferujące wiejski klimat oraz wygody, takie jak w apartamencie. Kto woli samemu gotować, ma do dyspozycji kuchnię, a kto tego nie lubi, to go nakarmią. Prowadzone po domowemu pensjonaty goszczą u siebie pojedynczych wczasowiczów, rodziny i całe wycieczki. A pokoje w szkole w Czarnym Dunajcu stoją otworem dla dzieci i nie tylko.
Na samym szczycie góry Bachledówka stoi luksusowy hotel, zapraszający gości przez cały rok. Poza noclegami, w wyśmienitych pokojach i dobrą kuchnią oferuje liczne przyjemności. Zaprasza strefa relaksu oraz kompleks zabiegów spa. Masaże i basen. Żyć nie umierać. Trzeba mieć prawdziwą krzepę. No ale Zbójnicki to nie jedyna czarnodunajecka oferta dla aktywnych. Jedną z najpiękniejszych ścieżek rowerowych w Polsce jest podhalański odcinek szlaku wokół Tatr. Jego główna trasa na terenie gminy to asfaltowa dróżka prowadząca po nasypie dawnej linii kolejowej. Po drodze jest gdzie się zatrzymać i wypocząć, a nawet pomodlić. Szlak ma też odgałęzienia, dzięki którym dotrzemy do wielu innych ciekawych miejsc na Podhalu. Wędkarstwo uspokaja, odstresowuje i relaksuje. A płynące tutaj rzeki i potoki oferują miłośnikom wypoczynku z wędką również kontakt z przyrodą i co najważniejsze, wielkie bogactwo pstrągów, lipieni i kleni. Jeździectwo można uprawiać rekreacyjnie. Można też sobie postawić prawdziwie koniarskie wyzwania i poprzeczki, decydując się na trening sportowy. A wszystkiego tego warto spróbować w Czarnym Dunajcu. Oczywiście są tutaj i inne sportowe atrakcje przynoszące wiele satysfakcji i radości. Bo mimo kultu gier internetowych, pamiętamy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Także dla miłośników sportów drużynowych jest miejsce i bardzo ciekawa oferta. Orliki i taka oto wspaniała hala w Czarnym Dunajcu. W zimie będąca lodowiskiem, a w sezonie letnim boiskiem pod dachem. Północną granicę gminy stanowi Beskid Orawsko-Podhalański z Bukowińskim Wierchem, zwanym Pępkiem Świata, a południową Pasmo Gubałowskie z najwyższym Ostryszem. Wytyczone tam szlaki zachęcają do pieszych wędrówek, bo góry wołają nie tylko jesienią. Na Podhalu są najlepsze sery świata. Szczególnie oscypek cieszy się zasłużoną sławą. To wędzony ser z mleka owczego, którego wyrobem zajmowali się na halach bacowie. Jest tak dobry, że doskonale smakuje na śniadanie, obiad i kolację, a czasem i na deser. Można go kupić w tutejszych bacówkach, a przy okazji różne ładne rzeczy i rozmaite smakołyki. Sery góralskie to nie tylko oscypki, są i inne o różnych kształtach i zawartości. Smakują też doskonale. A te z Czarnego Dunajca trafiają do sklepów prawie w całej Polsce. Miód jest nie tylko dobry, ale również zdrowy. Wzmacnia serce, nerwy i mózg. Mówi się, że gdy wyginą pszczoły rodzajowi ludzkiemu, pozostaną już tylko 4 lata. Miejscowi pszczelarze dbają o to, by koniec świata jednak tak szybko nie nastąpił. A czy ktoś nie słyszał o podhalańskich śliwowicach i winach? Najlepiej oczywiście smakują na miejscu. Można przekąsić serami albo spróbować do obiadu lub kolacji. Miejscowi restauratorzy i kucharze dbają o to, aby było tutaj co zjeść i do tego smacznie. Restauracje, bary, karczmy, stołówki w domach wczasowych oferują szeroką kartę dań kuchni regionalnej, polskiej i światowej. Na każdy smak, gust i na każdą kieszeń. Zawsze świeże, pyszne i elegancko podane. Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej i klasztor Paulinów na Bachledówce to duchowe centrum gminy promieniujące na całe Podhale. Przez kilka lat wakacje spędzał tutaj prymas Stefan Wyszyński, a często go odwiedzał ówczesny metropolita krakowski, Karol Wojtyła, późniejszy papież, święty Jan Paweł II. Wspólnie się modlili, rozmawiali i spacerowali. Bo Bachledówka to taka góra, skąd widać daleko i szeroko, nie tylko Tatry, Gorce i Beskidy. Górole, górole, góralsko muzyka. Cały świat obejdzie, nimo takiej nika.
A to dlatego, bo choć surowa, pochodzi prosto z serca i duszy. Muzeum w Chochołowie mieści się w chałupie, która ma ponad 220 lat. Jej wnętrze wygląda tak jak przed wiekami. Są tutaj sprzęty codziennego użytku, garnki i sagany, dzbanki i talerze, narzędzia, które każdy gazda posiadać musiał. Obrazy na szkle malowane. Jest też wystawa poświęcona sławnemu powstaniu chochołowskiemu. Wielu artystów ludowych i rzemieślników mieszka i tworzy na terenie gminy. Wciąż powstają tutaj bukowe portki, kierpce, filcoki, gęśle, pasterskie dzwonki i takie piękne gliniane naczynia. Rzeźbiarz Jan Zięder tworzy z lipy, jabłoni, gruszy, dębu i modrzewia święte postacie, rzeźby sakralne i patriotyczne. Zdobią one wiele kościołów, znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych. Można je też podziwiać w jego pracowni, do której drzwi są szeroko otwarte dla turystów. Wiele tutaj kapliczek i świętych figur to tacy strażnicy pamięci. Także cmentarze pielęgnują pamięć o tych, którzy tę ziemię niegdyś zamieszkiwali. Bo przyszłość będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy ukształtuje ją tradycja. A wspaniałe tradycje mają tutaj ochotnicze straże pożarne. Nie tylko chronią przed pożarami, ale dbają o to, by zawsze miał kto stać na straży. Ważne jest też, aby wciąż było komu śpiewać pieśni ojców. Chochołowskie Termy to prawdziwa świątynia wypoczynku i relaksu. Miejsce dla tych, którzy wyznają kult wody i wszelkich związanych z nią rozrywek. Znajdujące się tutaj saunarium to niezwykły kompleks saun suchych, bio, z jałowcem, na podczerwień, łaźni parowych i aromatycznych. Panuje w nim otwarta atmosfera intymnego wypoczynku z Tatrami w tle. Ci, którzy wolą wersję tekstylną, mogą skorzystać z odrębnej sauny suchej. Siłownia wyposażona w wysokiej klasy profesjonalny sprzęt umożliwia zrealizowanie każdego celu treningowego. Strefa spa oferuje szeroki wybór masaży, nie tylko leczniczych, klasycznych i sportowych, ale też polnych kwiatów, gorących kamieni, ciepłymi olejami i stemplami ziołowymi. Gościom oferuje się swojskie ceremonie i rytuały, w których stosowane są autorskie peelingi, masła i balsamy. W ofercie są również zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Termy Chochołowskie to 3000 metrów kwadratowych wody o prozdrowotnych właściwościach. Na kompleks składa się 30 zewnętrznych i wewnętrznych basenów, niecek i jacuzzi, a także brodzików dla najmłodszych. Działają tutaj bary, kawiarnia, pizzeria oraz restauracja serwująca klasyczne potrawy w nowoczesnym wydaniu. Taka też jest turystyczna oferta gminy Czarny Dunajec. Tradycyjna, innowatorska. Małopolska to kraina magiczna. Bogata w atrakcje jak żadna inna. Proponujemy wędrówkę szlakiem jej pięknych uzdrowisk. Prezentujemy je w cyklu filmów na stronie internetowej i za pośrednictwem aplikacji. Za nami film o Czarnym Dunajcu. Przed nami inne, niezwykłe zdroje i kurorty. Zapraszamy!